Dzisiaj zajmiemy się spadkiem swobodnym, czyli odpowiemy na pytanie, dlaczego cięższe ciała spadają szybciej niż lżejsze. Naprawdę? No, wiadomo. Mamy piórko, które jest lekkie dla ciebie. Ja chcę 2 złote. Masz jeszcze piórko, będziesz ładniejszy. Mamy piórko, które jest lekkie i monetę, która jest zdecydowanie cięższa od piórka. I jeżeli upuścimy je w tym samym momencie z pewnej wysokości, to każdy wie, że zaobserwujemy, śmiało, że moneta spada szybciej niż piórko. Dlaczego moneta spada szybciej niż piórko? Jest bardziej wartościowa. Bo jest bardziej wartościowa i jest cięższa. I właściwie fizyka jest prosta. Możemy ten eksperyment jeszcze lekko zmodyfikować. Możemy wziąć piórko i książkę, która jest na pewno cięższa od monety. Umieszczamy na tej samej wysokości, puszczamy. Zdecydowanie książka spadła szybciej. Możemy sprawdzić, co szybciej spadnie, moneta czy piórko, jeżeli pozbędziemy się w magiczny sposób jakoś powietrza. Mamy tutaj rurę, w której znajduje się zawór. Włożymy do środka monetę i piórko. Zabezpieczymy z tej strony. W tej rurce w tej chwili powietrze jest pod takim samym ciśnieniem jak na zewnątrz. Cofnę się. I jak widzimy, moneta spada szybciej niż piórko. Wypompujmy stąd powietrze. Do tego celu użyjemy 2-stopniowej rotacyjnej pompy próżniowej, tak to się nazywa bardzo fachowo. Zabrzmiało bardzo poważnie. W zdecydowanej większości powietrza z tej rury na pewno się pozbędziemy. Nie dotykaj. No to nie ja. Ja tylko ładnie wyglądam. Myślę, że wystarczy. Zamykamy zawór. No i teraz zróbmy dokładnie to samo, co przed chwilą, tylko w warunkach takich trochę nienaturalnych. Moneta, jak i piórko spadają jednocześnie. Moneta, która do tej pory spadała dużo szybciej niż piórko, nagle w próżni okazuje się, że spada w tym samym czasie co piórko, albo może lepiej, piórko spada w tym samym czasie co moneta. Spróbujemy zmierzyć wartość przyspieszenia ziemskiego przy pomocy obserwacji spadku swobodnego. Do sprzętu zaliczamy tą spadkownicę. Za pomocą elektromagnesu, który zasilany jest z zasilacza, montujemy kulkę metalową. W tym miejscu mamy 2 fotobramki. Fotobramka mierzy czas przelotu z tego miejsca do tego miejsca i zapisujemy dane do komputera. Możemy zademonstrować, jak to będzie wyglądało. Wejdę. Mogę cię podsadzić. A może ty chciałeś? Zdecydowanie nie. Włączam zasilacz. Montujemy kulkę u góry. Wyłączamy zasilanie. Nie czekamy. Wyłączamy jeszcze bardziej zasilanie. I czekamy. I czekamy. To są czary, ponieważ grawitacja przez chwilę nie działa. 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 Kulka spadła, pokonała odległość ponad metra. W jakim czasie? 540 milisekund. Czyli troszkę powyżej pół sekundy. Tak. Czyli wyszedł nam czas, który kulka potrzebowała na pokonanie odcinka od jednej do drugiej fotobramki. Spróbujemy zmierzyć czas spadku kulki na odcinkach o długości 20, 40, 60, 80 i 100 cm. Górną fotobramkę zostawiamy, dolną podciągamy.
Odcinek między fotobramkami ma 20 cm. Ja odłączam zasilanie. ...207 milisekund. Wpiszmy to w naszą tabelę pomiarową. Tutaj mamy jednostkę sekundy, więc będzie 0,207. Mamy 5 punktów pomiarowych na wykresie. Właściwie 6, no bo punkt 0,0 też tutaj. No i punkty pomiarowe nie układają nam się w linię prostą, więc prawdopodobnie wykres S od T jest wykresem innej krzywej. Spróbujmy dopasować ją do paraboli. Ciężko cokolwiek obliczyć, mając przed nosem wykres paraboli. Natomiast możemy zrobić sztuczkę, a mianowicie możemy spróbować przerobić ten wykres na tych samych danych, na wykres drogi od czasu, ale w kwadracie. Czyli na osi x-ów zamiast czasu będziemy mieli czas w kwadracie. No i rzeczywiście, okazuje się, że wykres drogi od czasu w kwadracie, czyli S od T kwadrat, jest linią prostą. Jest linią prostą i dzięki temu możemy odczytać chociażby współczynnik kierunkowy tej prostej. A współczynnik kierunkowy tej prostej to dokładnie 522 w jednostkach centymetry na sekundę kwadrat. To akurat jest połowa przyspieszenia, z jakim poruszała się ta kulka, ponieważ wynika to z wzoru S równa się 1/2 razy T kwadrat. Przyspieszenie wyszło w takim razie 1044 cm na sekundę kwadrat. A powinno wyjść 981 metra na sekundę kwadrat. Tak, ale zwróć uwagę na jednostki. Czyli musimy zamienić 1044 cm na sekundę kwadrat na metr na sekundę kwadrat. Sam to zrób. A nie, to jest łatwe. Przesuwamy przecinek dwa miejsca, dostaniemy 10,44 metra na sekundę kwadrat. To dałbym radę, jakbym się zastanowił. No widzisz, no więc czy to jest porównywalne z tym wynikiem, który powinniśmy otrzymać w granicach 9,81? 10,44 w porównaniu z 9,81 to jest bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że pomiar położenia tej kulki jest nie do końca dokładny. No oraz pomiar czasu też jest obarczony niewielkim, ale jednak błędem. Czyli udało nam się wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego, wykorzystując zjawisko spadku swobodnego ciała. Pokazaliśmy spadek swobodny. Wykorzystaliśmy do tego rurę Newtona i spadkownicę. No i wydawać się może, że mamy już kompletne doświadczenie. Ale coś nam chyba chodzi jeszcze po głowie. Ja bym chciał z tej sali wyjść i zrobić coś na zewnątrz. Widzieliście przed chwilą kilka rzutów z najwyższego dostępnego dla nas okna w szkole. Byliśmy u WF-istów w kantorku, mieliśmy piłki lekarskie. Pobiegliśmy na górę. Biegałem, tak. No ja pobiegłem, Ignacy. No ja byłem chwilę później. Dokonaliśmy analizy, wideo analizy tego pomiaru i wyszło, że czas spadku z tej wysokości dla tych piłek to 1,84 setne sekundy z dokładnością do 0,02. Udało nam się uzyskać tak dużą dokładność, dlatego że nagrywaliśmy to w 50 klatkach na sekundę.
Widzimy tutaj, jak upuszczasz piłkę z wysokości 16,7 metra i możemy zaobserwować, że w równych odstępach czasu piłka pokonuje coraz większe odległości. Tak, zaznaczam położenie tej piłki w danym miejscu i na tej podstawie można odczytać czas spadku z tej wysokości. Mając wysokość spadku, znając czas tego spadku, możemy wyznaczyć przyspieszenie, z jakim ta piłeczka spada. I tutaj sprawa jest prosta, bo wystarczy skorzystać z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, przekształcić go. Tak, szybkość początkowa jest zero, więc wzór jest prosty. I wychodzi nam z tego, po dokładnych obliczeniach, że przyspieszenie ziemskie w naszym doświadczeniu to 9,87 metra na sekundę kwadrat. Czyli chyba dosyć dokładnie. No, porównując nasze wyczyny wcześniejsze, to faktycznie ten wynik jest obiecujący. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że może wychowanie fizyczne ma coś wspólnego jednak z fizyką. ...540 milisekund, czyli troszkę powyżej... Bateria podobnie w raporcie. No i tak ładnie szło! Pokazaliśmy Wam kilka doświadczeń związanych ze spadkiem swobodnym. I zapraszamy na kolejne spotkanie z fizyką dla nieletnich.